drodzy, witam Was bardzo serdecznie, dobrze mi słychać, na drugim spotkaniu Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego EUD we Wrocławiu. Witam bardzo serdecznie panią doktor Aleksandrę Kuźmińską-Haberlę. Brawo, witajmy brawami. Pani doktor jest adiunktem, pracownikiem naszej uczelni. Dzisiaj opowie Wam o handlu międzynarodowym. A o czym się dowiecie, no to już będzie w trakcie wykładu i również warsztatu. W takim razie bardzo proszę. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo już się ciemno zrobiło na dworze. Witam Was bardzo serdecznie, bardzo dziękuję Pani Iwanie Czerskiej za przedstawienie. I rzeczywiście dzisiaj porozmawiamy sobie o wymianie międzynarodowej, o handlu międzynarodowym. Zastanowimy się, co to jest, mam nadzieję, że Wy mi o tym powiecie, co to jest ta wymiana międzynarodowa, ale też i dlaczego kraje się na to decydują. Co jest takiego fajnego, co jest takiego ciekawego, dlaczego firmy, czy kraje w zasadzie też jako całość, decydują się na wymianę międzynarodową. Zastanowimy się też, pokażę Wam, które kraje najwięcej wymieniają, które kraje na świecie są takie najbardziej zaangażowane w tą wymianę międzynarodową, które kraje najwięcej kupują, które kraje najwięcej sprzedają do innych krajów. No i oczywiście w związku z tym, że mieszkamy w Polsce, no to dobrze by było, żebyście mi powiedzieli, jakie rzeczy Polska kupuje z zagranicy, ale też i co do tej zagranicy wysyła. Jakie towary sprzedają. Dobra, no to za chwilę, dobra? Wszystko po kolei. No i też zastanowimy się, do jakich krajów, które kraje są naszymi największymi partnerami, jeżeli chodzi o tą wymianę międzynarodową, okej? Dobra, czyli tytuł naszego wykładu dzisiaj to handel międzynarodowy, jakie korzyści dla przedsiębiorstw, gospodarki i taki podtytuł piramidy egipskie i Coca-Cola. Co te piramidy egipskie i ta Coca-Cola mogą mieć wspólnego, możemy się zastanawiać, czyli dlaczego kraje ze sobą handlują. I słuchajcie, ja mam taką propozycję, żebyśmy zaczęli od takiego pytania. Co to Waszym zdaniem jest ten handel międzynarodowy albo wymiana międzynarodowa? Ja zaraz będę tutaj do odpowiedzi wybierać osoby, tylko proszę, żebyście mówili głośno, dobrze? Bo nie mamy niestety więcej mikrofonów, mamy tylko jeden, więc głośno, żeby cała sala Was słyszała. Dobra, widziałam, że Wy tu się szybko zgłosiliście. Słucham, co to jest ta wymiana międzynarodowa? To jest, że jedne kraje wymieniają się jakimś towarem z innymi krajami. Czyli co jest produkowane u nich, albo czego jest najwięcej u nich, daje innym krajom, a on daje im to, co jest u nich popularne i produkowane. Okej, dobra, czyli jedne kraje z drugimi się wymieniają, tak? Jedne dają to, tego, czego mają więcej, dają innym krajom i na odwrót. Inny kraj ma czegoś więcej, no to daje temu pierwszemu na przykład. Okej, dobra, a co ty powiesz na ten temat? Robi się na przykład kontrakty, że produkuje się specjalnie na to, kiedy produkt wcale nie musi być najlepszy i na przykład przez kilka lat ten kraj, który dostał od kraju właśnie ten zamówiony towar, jakoś wynagradza się. Okej. A jak myślisz, jak może to wynagrodzić, że myśmy dostali coś od innego kraju? Jak to może wynagrodzić, jak ty to masz na uwadze? Kasa, okej, kasa, niech będzie kasa, słucham. Ale to też nie jest tak, że sami rzeczami się projektami, albo rzeczami, które są wirtualne, albo takie, które mogą się przydać w późniejszej na przykładzie. Tak jak było kiedyś, że Wielka Brytania dała swoje najnowsze projekty, broni, radarów i tak dalej, Amerykanom, a Amerykanie im pomagali, bo się tam nie okej, czyli nie tylko towary, tak? Nie tylko wymieniamy, nie wiem, samochód na telewizor, ale też mogą być takie rzeczy, tak w ekonomii, no nie tylko w ekonomii, ale nazywa się to rzeczy niematerialne również. Dobra, tam ktoś się z daleka zgłasza, żeby nie tylko, że pierwsze rzędy pytam. No, słucham. To tak jak ja na przykład dam koledze batonika, on mi da 3 ciasta, tak samo jest. Okej, to jest wymiana. Tak, dobra. Dobra. A o tam, daleko, daleko, daleko. Musisz głośno mówić, żeby cię wszyscy słyszeli. No to na przykład taka wymiana, że jest tam w Tajlandii z kocami pojechać.
to, gdzie nie można powiedzieć, gdzie mają więcej, bo tam się występują dalej produkty. Bo w obu krajach jest taka strefa, gdzie występują, gdzie proendemii wyżywają owoce, gdzie raz są takie same owoce, ale na przykład w Wietnamie może być więcej tutaj na co nie znaczy, że na przykład nie występują. Okej, dobra, dobra. Kto jeszcze? Kto jeszcze chce tutaj jakieś swoje trzy grosze dorzucić do tej definicji? Ktoś jeszcze? Okej, dobrze. No, na pewno macie rację i ta wymiana polega na... Z jednej strony ktoś sprzedaje, z drugiej strony ktoś kupuje, tak? I wymiana międzynarodowa. Tutaj ważne jest to słowo międzynarodowa. Między krajami. Ty na to zwróciłaś uwagę. Super, oczywiście wymiana między krajami. Powody, dla których kraje się wymieniają, są oczywiście różne. Za chwilkę sobie do tego przejdziemy. Też masz rację, że to nie są tylko i wyłącznie towary, tak? Czyli to nie są tylko i wyłącznie takie rzeczy, które możemy dotknąć. No, w sumie międzynarodowe przysługi, no pewnie też mogą być. Ale nie są to tylko tak, jak mówimy, nie tylko i wyłącznie towary, mogą to też być rzeczy tak zwane niematerialne, czyli na przykład tu jakąś technologię, ty mówiłaś o jakimś takim pomyśle, tak? I za coś innego. Dobra. A co tutaj, popatrzcie na te wszystkie obrazki, które tutaj widzicie. Jakąś taką, może coś, jakieś wspólną rzecz między tymi rzeczami byście znaleźli. Okej, okay. O może tą panią zapytamy, tak? Bo pani jeszcze nic nie mówiła na dzisiaj, tak? Okej, okay. Pewnie każdy pochodzi z innego kraju. Te jabłka to z czym wam się kojarzą? Z Polską, tak, polskie jabłka, dobra. Ten telefon, ja widziałam, że przed zajęciami byście wszyscy klikali w telefony. Nie wszyscy. No to nie wszyscy. Stany Zjednoczone, tak. Niektórzy by pewnie powiedzieli, że też Chiny, no bo niektóre części były może z Chin. Samochód? Niemcami, tak. Coca-Cola? Okej. A te piramidy? Dobra. Wszystkie produkty, te piramidy może niekoniecznie można je kupić, tak? Ale też są zagraniczne. Tak samo jak sobie popatrzymy na te produkty, to dla nas i ten telefon, i samochód, i Coca-Cola będą zagraniczne, a te nasze, prawdopodobnie polskie, jabłka nasze krajowe. Dobra. No to wyście mi świetną definicję podali. Bardzo fajnie powiedzieliście, czym jest ten handel międzynarodowy. A tutaj możecie też sobie przeczytać, tak? To, o czym przed chwilą mówiliście, czyli ten handel międzynarodowy, wymiana międzynarodowa polega na wymianie różnych towarów, usług, a także surowców. Co może być surowcem? Okej, węgiel, żelazo, stal, ropa naftowa, super. No i to piasek. Okej, też może być piasek, tak? Czyli usług surowców z partnerami z zagranicy za odpowiednią zapłatę. Ta zapłata to mogą być pieniądze, prawda? Ale czasami też może być inna forma. Niekoniecznie muszą to być pieniądze. A powiedzcie mi, czy słyszeliście takie słowo jak eksport i import? Takie słowa w zasadzie. Eksport i import? Tak? Okej, okay, dobra, no to ciebie zapytamy. Co to jest eksport może? Najpierw zaczniemy sobie od eksportu. Okej. Okay. Dobra, super. Czyli wywożenie jakiejś rzeczy, jakichś produktów, towarów do innego kraju. Świetnie. No, a teraz ciebie zapytamy może, co to jest import? Jeszcze raz głośniej. Import to jest ktoś, kto przychodzi do nas. Okej, okay, dokładnie. Import to jest taka sytuacja, kiedy my jakiś towar przywozimy do naszego kraju z zagranicy. Dobra, super. Macie oczywiście rację. Eksport polega na wywozie za granicę towarów, które zostały wytworzone w danym kraju. Jak my byśmy coś zrobili w Polsce i wywozimy to za granicę. Import z kolei, czyli dokładnie w drugą stronę, czyli polega na przywozie towaru z zagranicy w celu ich wykorzystania w kraju, w celu konsumpcji, żeby przywozimy banany z zagranicy, które możemy je zjeść, ale również do dalszej produkcji. Czyli mówiliśmy sobie o surowcach na przykład, tak? Przywozimy, nie wiem, ropę naftową i ją wykorzystujemy do czegoś tam, żeby w dalszej pracy, w dalszej produkcji. Dobrze.
No to teraz takie określenie, nie wiem, czy o nim słyszeliście, czy nie. W każdym razie bardzo wiele mądrych ludzi, i to od dosyć dawna, odkąd ten handel międzynarodowy w zasadzie istnieje, zastanawiało się nad tym, dlaczego te kraje się wymieniają między sobą. Dlaczego? Jakie tutaj mogą być jakieś korzyści z tym związane, tak? Dobra, no wy coś chcecie powiedzieć, dobra, słucham. Ale cichutko, dobrze, bo ja nic nie słyszę, co wasza koleżanka mówi. Okej, dobra. Słuchajcie, ja wam może wytłumaczę, na czym ta przewaga absolutna polega, tak? Czyli no zastanawiali się nad tymi korzyściami. I macie tutaj taką sytuację. Mamy dwa produkty. Jabłka i samochody. I mamy dwa kraje. To jest, z jednej strony mamy Polskę, z drugiej strony mamy Niemcy. No i oba kraje, tutaj macie ilości tych produktów, które te kraje mogą wyprodukować w ciągu jednego dnia. Czyli tam takim elementem, który sobie tutaj bierzemy pod uwagę i porównujemy, ile tego towaru można wytworzyć, jest jeden dzień. No i co się okazuje? W przypadku Polski w jeden dzień Polska może wyprodukować 6 ton jabłek, a Niemcy w tym samym czasie, w ciągu tego jednego dnia, mogą wyprodukować 4 tony jabłek. Z kolei, jeżeli chodzi o samochody, to Polska w ciągu jednego dnia może wyprodukować 2 sztuki, a Niemcy z kolei aż 8 sztuk tych samochodów mogą zrobić. Co z tego wynika? Czyli w ciągu jednego dnia Polska może wyprodukować więcej jabłek, a Niemcy w ciągu tego samego czasu mogą wyprodukować więcej samochodów. I wtedy mówimy o tak zwanej przewadze absolutnej. To znaczy, Polska w tym momencie ma przewagę absolutną w produkcji jabłek. Czyli po prostu używając, albo w krótszym, w ciągu tego samego czasu może zrobić, wyprodukować więcej jabłek niż Niemcy. A Niemcy w tym samym czasie mogą wyprodukować więcej samochodów niż Polska. Czyli jak wam się wydaje, patrząc tutaj na taki przykład, co bardziej się opłaca, tak? Czyli w ciągu jednego dnia, albo nie wiem, mniej pracy muszą w to włożyć, czyli Polacy muszą włożyć mniej pracy, żeby wyprodukować 6 ton jabłek, a Niemcy samochodów. Czyli waszym zdaniem, co bardziej się opłaca Polsce, a co bardziej się opłaca Niemcom? To tutaj ciebie zapytamy, bo jeszcze nie pytaliśmy. Importować, który to był import, który to był eksport? Importować jabłka i importować samochody. Okej, tak, dokładnie. Czyli Polska, jak Polska ma przewagę absolutną w produkcji jabłek, to znaczy, że Polsce opłaca się specjalizować w produkcji jabłek, a Niemcy z kolei mają przewagę w produkcji samochodów, czyli im się opłaca specjalizować czy eksportować samochody właśnie, tak? Czyli Polska, jak tu dobrze też zacząłeś mówić, bardziej będzie się opłacać importować samochody, eksportować jabłka, a Niemcom na odwrót. Eksportować samochody, importować jabłka. Tak? Coś chcesz bardzo powiedzieć? No tak. No tutaj są jeszcze takie różnice. Dobra. No ale ile samochód kosztuje, a ile jak? Dobrze, jabłka rosną, ale to jest taka przenośna, tak, że niekoniecznie produkcja, tak sobie mówimy w uproszczeniu. Jabłka uprawiamy, jabłka zbieramy, tak, to możemy w uproszczeniu powiedzieć, że je produkujemy.
Słuchajcie, no i inaczej, a tutaj macie wytłumaczenie, na czym ta przewaga absolutna polega, bo już sobie o tym powiedzieliśmy. Czyli ta przewaga absolutna występuje wtedy, gdy dany kraj posiada zdolność wytworzenia większej niż konkurenci ilości jakiegoś dobra. Czyli my tu mamy jachty i samochody, tak? Z określonego zasobu czynników produkcji. I to w ekonomii jest takie określenie, które nazywamy czynniki produkcji. Te czynniki produkcji to jest praca, tak, praca, którą możemy włożyć w produkcję jakiegoś towaru. Kapitał. Z czym wam się słowo kapitał kojarzy? Na pewno już takie zajęcia mieliście. Okej, polityką dobra nie będzie, tak? Okej, to są pieniądze, ale to też będzie to, co my mamy na przykład w głowach, tak? Nasze wykształcenie, nasza wiedza jakaś technologiczna, tak? Czyli nie tylko te pieniądze. No i to będzie również trzeci czynnik, to będzie ziemia. I słuchajcie, i dalej, jesteśmy tutaj w tej przewadze absolutnej, tak mówiąc inaczej, żeby to wam jeszcze łatwiej było pojąć, jeśli dany kraj jest bardziej wydajny, tak, czyli lepiej, szybciej, taniej coś może zrobić w produkcji określonego dobra niż inny, to ma właśnie tą przewagę absolutną w produkcji tego dobra, w produkcji na tamtych jabłkach, tak, uprawiamy, zbieramy. Zużywa mniej pracy do wytworzenia tego dobra, czyli wyobraźcie sobie taką sytuację. Mama i tata w domu, tak? Mama i tata sprzątają. Mama szybciej potrafi poodkurzać, a tata szybciej umyje naczynia. Czyli mama powinna się specjalizować w odkurzaniu, a tata na przykład w myciu naczyń, bo szybciej to robi, tak? Szybciej, wydajniej. No, dobrze, o tym nie będziemy mówić. Koszty produkcji tego towaru w tym kraju są niższe, czyli na przykład, nie wiem, mniej pieniążków musimy zainwestować albo mniej czasu włożyć w zrobienie tego towaru. I specjalizacja i eksport do krajów o wyższych kosztach produkcji, tak? Czyli jeżeli my coś robimy taniej, lepiej, szybciej, no to wtedy eksportujemy produkty do krajów, gdzie to robią wolniej, drożej, mniej wydajnie. I specjalizacja, czyli po prostu nie ma sensu robić wszystkiego samemu, lepiej skupić się na tym, co robimy najlepiej, najtaniej. A co innego? Inne rzeczy możemy na przykład kupić właśnie. No i teraz pytanie, to mieliśmy w poprzednim przykładzie, mieliśmy taką sytuację, że w jednej sytuacji Polska coś produkowała no, wydajniej, a Niemcy w drugiej sytuacji, czyli Polska jabłka, a Niemcy samochody. Tutaj z kolei mamy taką sytuację, że Niemcy produkują więcej jednego i drugiego. Popatrzcie, tutaj mamy znowu jabłka, Polska 2 tony, a Niemcy aż 4 tony. Druga sytuacja, samochody. Polska 2 sztuki, a Niemcy aż 8 sztuk tych samochodów. Więc tutaj pojawia się sytuacja, tak, czyli Niemcy mają przewagę absolutną w produkcji obu dóbr, tak? Oba dobra produkują taniej. Słucham? Ale to jest tylko i wyłącznie przykład, tak? Nie patrzcie na to w takich kategoriach, że Polska coś tam... To jest sytuacja, taka sytuacja, którą sobie opisujemy, tak? No i pytanie, czy w takiej sytuacji, gdy jeden kraj produkuje wszystkie towary taniej niż drugi, czy w ogóle taka wymiana ma sens? No bo poprzedniej i owszem, tak? Robimy coś taniej, no to my to sprzedajemy, ktoś innego robi coś taniej, no to my od nich kupujemy, tak? No i jest super. Ale pytanie, co w sytuacji, gdy jeden kraj ma tą przewagę absolutną, czyli robi coś na przykład taniej w tych dwóch przypadkach, tak? Zapotrzebowanie jest większe, to się opłaca, bo inaczej zabraknie. Ale jeśli zapotrzebowanie jest mniejsze, to nie ma sensu, bo i tak na tym skalę jeszcze możemy odbrać. Możemy jeszcze odbrać. Okej, okay. Dobra, no to słuchajcie. I w takiej sytuacji mądre głowy wymyśliły, że taka wymiana handlowa dalej może być opłacalna, ale wtedy nie mamy do czynienia z tak zwaną przewagą absolutną, ale przewagą względną. Czyli wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że będziemy sobie tutaj troszeczkę przeliczać, że trzeba zrezygnować z produkcji jednego dobra, aby móc produkować coś innego. No i mamy sytuację Polski, tak? Sytuacja Polski, Polska produkuje 2 tony jabłek i 2 sztuki samochodów, Niemcy 4 tony. I 8 sztuk. No i pierwsza taka sytuacja z punktu widzenia Polski,
produkcja jabłek lub samochodów, wybieramy. No i wychodzi na to, że w ciągu tego samego czasu, żeby wyprodukować jedną tonę jabłek, no to Polska musiałaby zrezygnować z produkcji jednej sztuki samochodów, tak? No bo załóżmy, w ciągu dnia dwie tony jabłek produkują, albo dwa samochody robią. No to jeden samochód, zrezygnujemy z jednego, no to w tym samym czasie jeżeli wybieramy produkcję jednej tony jabłek, no to tą samą siłę, czy te same możliwości, tak jakby przerzucamy z tego samochodu na tą jedną tonę jabłek. Czyli jedna tona jabłek, rezygnacja z jednej sztuki samochodu. A z kolei Niemcy, produkcja jabłek lub samochodów też, i jeżeli chcieliby wyprodukować jedną tonę jabłek, musieliby zrezygnować aż z czterech samochodów. Tak? Z czterech samochodów. To co wam się wydaje? W której sytuacji, w przypadku którego kraju lepiej by było zrezygnować z produkcji jednej tony jabłek? Okej, dlaczego Polsce? Okej. Dokładnie, super, dokładnie. Czyli tak jakby Polsce bardziej się opłaca tutaj zrezygnować, bo musimy dla jednej tony jabłek, musimy zrezygnować tylko z jednego samochodu. A w przypadku Niemiec aż z czterech, tak? Czyli bardziej nam się, z tego punktu widzenia, nam się bardziej to opłaca. I to się nazywa koszt alternatywny, czyli koszt rezygnacji z innych możliwości. I Polska, produkując jedną tonę jabłek, rezygnuje tylko z jednego samochodu. A Niemcy, produkując jedną tonę jabłek, muszą zrezygnować aż z czterech ton. Super tutaj się bardzo dziewczyny zauważyły. Czyli ten koszt alternatywny, czyli ten tak jakby koszt rezygnacji z innych możliwości produkcji jabłek, jest niższy w Polsce. I w takiej sytuacji, jeżeli ten koszt alternatywny jest niższy, wtedy mówi się, że ten kraj ma przewagę względną w produkcji tego dobra i powinien specjalizować się w produkcji i eksporcie tego produktu. Tak, my rezygnujemy tylko z jednego samochodu, a jakbyśmy to popatrzyli w drugą stronę, to dla produkcji jednego samochodu musielibyśmy też z jednej tony jabłek zrezygnować, ale w przypadku Niemców byłoby to już inaczej. Tak. Polska ma przewagę. To jest tylko, my tak się zastanawiamy, tak? To niekoniecznie taka sytuacja musi być. My się zastanawiamy teraz. Polska ma przewagę względną, wtedy mówimy, nad Niemcami w produkcji jabłek, a Niemcy z kolei mają przewagę względną nad Polską w produkcji samochodów. Czyli Polska powinna się specjalizować w produkcji czy sprzedaży, eksporcie jabłek, a z kolei Niemcy w produkcji, sprzedaży, eksporcie samochodów. Dobra. I tutaj jeszcze macie przyczyny wymiany międzynarodowej. Oczywiście są to też te rzeczy związane z kosztami, o których sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Ale również inne, bo nie tylko te. Tak, świat się rozwija, tutaj mamy różne przyczyny. Dobra, słucham, co chcesz powiedzieć? Okej, okay. Tak, mieliśmy taką sytuację, prawda, to akurat... Okej, okay, tutaj różne takie czynniki, które nam wpływają na to, że jedne kraje handlują, inne nie, tak? To jest też taka sytuacja polityczna, bardzo słusznie zauważyłeś, to z Rosją sytuacja jest z naszymi jaczami. Ale mówiło tutaj się na Rosji, wygląda się na Rosji, z braku jabłek. Okej, ale myśmy sobie trochę z tymi jabłkami poradzili, prawda? Pijecie soki, takie świeże wyciskane w tych kartonach. Tak, czyli to też można w jakiś tam sposób znaleźć, tak? Chiny na przykład, tak, innych partnerów szukamy. Teraz szybciutko, bo już tam prawie musimy kończyć. No już musimy kończyć, a jeszcze coś wam chciałam pokazać, szybciutko. Dobra, słuchajcie, czyli tutaj macie różne przyczyny jeszcze eksportu. Dysponowanie, są takie sytuacje, że jeden kraj ma jakieś dobra, a inny nie ma. Jakich produktów nie ma na przykład Polska? iPhone'ów, okej, okay, dobra. Nie ma najnowszych kolikatorów. Dobra, tutaj kogoś zapytamy. Ale przyziemnych produktów bardziej, takich, które jecie na kamerę, opalacie na przykład, cytryny, banany. Dobra, super, tak?
Okej. Występowanie różnic kosztów i cen w ujęciu międzynarodowym, tak? Mówiliśmy sobie o tych kosztach, o tych różnicach. Efekt strategii przedsiębiorstw uwzględniający zróżnicowane zapotrzebowanie na rynkach międzynarodowych, bardzo skomplikowane. Ale chodzi to o to, że na przykład ludzie w jednym kraju mogą preferować jakieś bardziej produkty zagraniczne. Mamy polskie meble, tak? Ale może innym, różne są gusta, może ludziom się podobają produkty jakieś zagraniczne. Dlatego, tak, tutaj jest to jedna z przyczyn eksportu. Przyczyny importu, brak produkcji w kraju importującym. Taki ten kraj, który kupuje, to mamy te banany albo kawę. Pewnie można jakoś w Polsce produkować, ale to będzie pewnie bardzo drogie i w ogóle ciężkie do zrobienia, nieopłacalne. Jak najbardziej. Różnice w kosztach i dalej to zróżnicowanie towarów, preferencji konsumentów. Różne tutaj podejście do tego. Dobra, i jeszcze szybciutko, nie wiem, czy widzicie, bo to taki długi jest, trochę widać. Słuchajcie, tutaj macie kraje, które najwięcej eksportują na całym świecie. No i nie wiem, czy jest to dla was niespodzianką, czy nie, a Polska jest daleko, tyle. Nie wiem, czy to jest dla was zaskoczeniem, czy nie, ale największym eksporterem, czyli krajem, który najwięcej sprzedaje za granicę, to są Chiny. Później są Stany Zjednoczone, Niemcy, kogo tutaj mamy też? Holandia na przykład, Wielka Brytania, Włochy, a tutaj Emiraty, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tu Rosja na przykład. I teraz szybciutko, macie to, będziecie mogli sobie to też przejrzeć, bo będziecie mogli sobie ściągnąć prezentację. Z kolei najwięksi importerzy, czyli kraje, które kupują najwięcej, to są Stany Zjednoczone na pierwszym miejscu, a później mamy Chiny, czyli tak się wymieniły te kraje ze sobą. Mamy Japonię, mamy Niemcy bardzo dużo, tak? Czyli tych krajów jest tutaj dużo, Polska jest dużo dalej. Ale w ostatnich latach, mówi się o tym, w ostatnim okresie, może nie latach, teraz ostatnio takie informacje w wiadomościach można było usłyszeć, że Polska eksportuje więcej niż importuje. Czyli to jest, no, w sumie dla nas taka dosyć dobra wiadomość, że my sprzedajemy więcej produktów niż